Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Zaczynamy kolejną serię na naszym kanale, tym razem Half-Life Opposing Force. Miał być jakiś horror pomiędzy asasynami, ale miałem większą ochotę na strzelankę, miałem nawet większą ochotę na inną strzelankę, ale zobaczyłem to, przecież ograliśmy w zasadzie pierwszą część Half-Life'a, przypominając ją sobie w reimaginacji pod tytułem Black Mesa, więc tam was odsyłam, jeśli chcecie zobaczyć najpierw jakby tą prawidłową historię, tylko że taką odnowioną przez fanów i zaakceptowaną w 100% przez Valve. Także tak sobie przypomniałem pierwszego Half-Life'a i było to oczywiście z perspektywy naukowca kompleksu badawczego Black Mesa, tym razem Half-Life Opposing Force, wydane rok później, jest dodatkiem do tej gry i przedstawia wszystko z perspektywy, te same wydarzenia, z perspektywy żołnierza wysłanego tam, ażeby wyjaśnić sytuację razem oczywiście z innymi żołnierzami. Ja jeszcze w to nigdy nie grałem i bardzo chętnie zobaczę, także możecie się domyślać, ponieważ jest to dodatek, nie jest zbyt długi. Po tym dodatku zagramy w jeszcze krótszy dodatek, też pod tytułem Blue Shift. Także możecie się teraz spodziewać Half-Life, oczywiście Opposing Force właśnie zaczynamy, a potem Blue Shift i potem wracamy najprawdopodobniej do Assassin's Creedów. A teraz lecimy. W takim razie szukałem spolszczenia i nie znalazłem. Do Blue Shift znalazłem, miejmy nadzieję, że będzie działało. Musimy sobie poradzić bez polskiego języka. Tylko czy napisy są chociaż. Nope. Enable voice in this game. To chyba nie, bo to jest to moje gadanie, no nie? Ale to było zaznaczone na początku. Tylko że to chodzi o multiplayer raczej. Bo zobaczyłem, że napisów też nie ma. No i chyba nie będzie. Także no, hardkorowo, ale wiecie, to jest i tak, tutaj raczej bym się nie wczuwał w historię. Tą historię najlepiej właśnie poznać z perspektywy Gordona Freemana z podstawowej wersji. A tutaj to jest po prostu inna perspektywa. Można się domyślać, co będą mówić, jak będzie coś ważnego, to wam powiem, o ile sam zrozumiem. Zaczynamy. I zrobimy sobie training room, żeby przypomnieć sobie sterowanie po prostu, no nie? Przypominam, że gierka z 1999 roku, więc nie spodziewajcie się jakichś szału wizualnego i audio też raczej nie. Ale to jest for the training room. A no, no, dobra, najpierw training room, dobra. Rise and shine, ladies! My name is Senior Drill Instructor Dwight T. Barnes. The first and last words I want to hear out of your stinking holes is, sir, do I make myself clear? Sir, yes, sir! My goal is simple. As of right now, you are all maggots. You will not speak until spoken to. You will not sleep unless told to do so. When I ask you to jump, you will reply with, how high? Do you get me? Sir! Yes, sir! What's your name, dirtbag? Sound off like you got a pair! Corporal Shepherd, huh? Looks more like Corporal Dog Meat to me. Seems your name was mysteriously bumped to the top of the advanced training list. My suggestion to you is to get your ass down to the training center and report to Drill Instructor Sharp ASAP. Now move it, Corporal. No dobra. Where are you from, soldier? Texas! Holy cow! You know what comes from Texas, don't you? Okej, później rozkminimy jeszcze z czułością myszy. Tak, i to jest właśnie, widzicie, nie? Jeżeli nie graliście nigdy wcześniej. Ogólnie, jeżeli nigdy nie graliście wcześniej w Half-Life'a, to musicie zagrać. Ale możecie zagrać, jeżeli was tak strasznie odstrasza starość tej gry. To możecie zagrać właśnie w Black Mesa. Zawsze. Stare shootery, w których się praktycznie pływa, no nie?
po powierzchni. Prawdopodobnie tam właśnie mam iść, ale jeszcze się rozejrzę. Może coś znajdziemy. Ten ma taki sam głos? What is your major malfunction, dirtbag? Co? Are you touching me, dirtbag? No. A co mam tu robić? Stać się, patrzeć, jak on robi pompki? A mam dalej iść, tak? No dobra. Tak. Taka stara gra, no nie? Widzieliście po tej trawie. Ale no kurde... No wiecie jak jest. I'm sorry, Corporal. This is a restricted area. A tu? This is a restricted area, soldier. To po chuje tu przyszedłem. O, już. All right, maggot, listen up. I don't care what your previous outfit was like, but around here we do things my way. Follow my instructions carefully, and by the end of the day I'll have you eating danger and crapping victory. Now move your butt, soldier. I will meet you on the other side in the armory. Okej, okay. To akurat był dobry tekst, że jak się go będę słuchał, to na koniec będę, to potem będę jadł niebezpieczeństwo i srał zwycięstwem. Okej, okay, szybciutko, szybciutko. Pewnie jeszcze nie raz będę zmieniał. To powinno być lepiej. Your PCV is able to recharge with battery power, or it can interface and recharge with commercial, military, and HEV charging stations. What are you waiting for? Grab that PCV and get it fully charged. Trust me, maggot, you're gonna need it. I'll meet you in the next area to demonstrate some of your best capabilities. Tutaj można sobie podładować. Tylko 75? Okej. Okay. Tak, w takich tych miejscach można sobie podładować i tym chyba. Jak on biega jak pijany, nie? Jak po lodzie, jak po lodzie. To jest firing chamber. Poważnie? Tak, zabrało nam 10 armora. Jak widzisz, nie jesteś martwy. Tak, bo to jest armor i to sobie możemy podładować, nie? Jeśli mi się uda, to zobaczymy dalej. Spoko. Okay.
Myślałem, że będziemy ćwiczyć jakieś kontrolsy też. Elektryczność, ogień, prawdopodobnie gaz. Też tu jest jakiś parząc, para parząca, jakieś coś. To jest chyba biohazard. Tak. Holy shit, you made it! What's that on your vest, soldier? Did that sting a little? Well, suck it up and drive on! I'm not through with you yet! Proceed through that door into the small staging room and await my instructions! In addition to providing protection, your PCV has other capabilities. Once the light goes out, the door in front of you will open. Activate your night vision goggles to navigate this maze and exit on the other side. Now move! Aha, to muszę sam sprawdzić, jaki to jest guzik. Night vision. O właśnie, quick save F6, quick load F7. Myślałem, że mi powie. Mouse look modifier? No jest, F. Tak, okej. Get over that beam. I thought we were training soldiers here. Are you trying to embarrass me? Proceed to the next area. Come on, double time it. Move, move, move. Let's see if you can climb faster than you can run. Ready? Maybe there's hope for you yet. Now, wanna come up here and try to knock me off? You can definitely climb better than you can run. Now let's see if you can use these ropes for more than just simple climbing. Jak mam zejść? Zajebiście. Jump! Catch that rope and use your momentum to swing across the... This might take more coordination than you have, soldier. I want you to swing from rope to rope and I'm almost impressed, soldier. Meet me in the next section and let's see if I can shake you up a bit. You better move like you got a... Okay, soldier, this is a live fire exercise. This run will give you a taste of what it's like to be in the field. Keep your head low and move between cover. I want to see your face in the dirt, soldier. Go, go, go! Climb that rope ladder. Get your ass up there. Hit the dirt, soldier. Move, move it. Actually
managed to make it through my favorite training exercise in one piece. Za to. Już? Very good, soldier. Move on for your next phase of training. Kiedy ja postrzelam? O, jest pistol. And to be more effective, soldier, you must master your weapon. On the table, you will see your standard issue sidearm. Pick it up and step over to the pistol range. The object of this exercise is to familiarize yourself with the functions and use of your weapon. The goal is for you to place 6 shots within the inner circle of each target. You may begin. 6 strzałów. Eagle press the attack key to activate. Atak 2. Okej, okay, musimy znowu wejść w opcję w takim razie. To jest sekundary atak. A, dobrze jest chyba. 6 razy chyba mam strzelić. Nie, coś tu jest nie tak. Aha, tak się włącza laserowy. Okej. Okay. A, laserowe. To jeszcze muszę, nie, jeżeli celuję, to jeszcze muszę laserowy włączyć, żeby dobrze trafiał, nie? Ale nie mogę już przybliżać. Okej, nie mogę bardziej przybliżać lub oddalać. To jest jedyne. See if you can hit the moving targets at long range. Make sure to take your time and line up those shots, soldier. Make sure to take careful aim, soldier. Patience is key for those crucial shots. See if you can do the same at extreme range. Unbelievable! You can actually shoot. I'd actually consider letting you cover my ass in a firefight. I'm finished with you, soldier. Proceed to the next area and report to the next drill instructor. Thanks, Corporal. Yourself a capable grunt. Now let's see if there's any leadership qualities in that sorry carcass of yours.
To become an effective leader, you must familiarize yourself with the skill set of each soldier in your platoon. The first type of soldier you will meet is the engineer. Engineers have a knack for getting you in and out of places that are otherwise inaccessible. Take charge and have him follow you to the sealed door. Yes, sir. Stand back, Corporal. This should only take a minute. Okej, dobrze, że się sam domyśla. Once you've breached the room, proceed through the door and meet the next type of soldier. To był inżynier, tu mamy medyka. Yes, sir. The medic can be one of the most valued soldiers on the field. They have the ability to heal both you and your fellow squad members. To receive medical attention, simply hold down your use key and the medic will apply first aid. Once the medic has attended to your wounds, proceed to the next area to complete your training. Okay, spoko. Listen up, soldier. During the course of your missions, you may not be in direct contact with your squad. In these situations, you will need to utilize any available military radios. These radios can be used to call in reinforcements or gain vital military intelligence. Approach the radio and use it, soldier! I hear you loud and clear. We'll move to your position. Congratulations, soldier! You're no longer a long-life maggot! I'm proud to say you are a soldier! I'm sure you'll be a credit to your unit! Now report to duty, soldier! Okej, czyli jakieś drobne, jak widzimy, nawet jest teamwork drobny. Dobra, to zaczynamy gierkę, w takim razie weźmiemy sobie na medium, bo nie będziemy szaleć. Nie wiadomo, jak to jest, nie sprawdzałem w sumie, bo po co. Czasami bywa tak, że weźmiesz hard, to jest zbyt hard, albo jest bezsensownie zrobione, więc zrobimy sobie bezpiecznie medium. Czyli średni poziom trudności i zaczynamy gierkę.
Kilka informacji było widać na temat tego, kim gramy. Do końca też nie wiedzieli chyba, co to za misja. Najprawdopodobniej mieli dowiedzieć się na miejscu dopiero. Właśnie jesteśmy teraz właśnie w Black Mesa. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, you've woken up. Corporal Shepherd, is it? I've read the tag on your uniform. I'm glad to see my life-saving efforts weren't in vain. I can't say the same for him. I'm afraid you have been through a serious accident. Most of your friends didn't make it. I was hoping that you soldiers had come to rescue us, but now it seems we are all in the same situation. I think I saw a radio near the crash site where I found you. Perhaps you can go there and radio for help? Tak, ogólnie rzecz biorąc, Brechtłem, jak tam mówili, gdzie my w ogóle jesteśmy, nie? Kiedy lecieli, a jeden z tych żołnierzy mu odpowiada temu drugiemu. Myślałem, że jedziemy do twojej matki, no jak na razie wszystko wygląda podobnie, nie? Ale ten... To po pierwsze, po drugie w ogóle jak ten człowiek wygląda, jak obcy. Po trzecie, jesteśmy tutaj, bo mieliśmy niby ratować naukowców, chyba. Przynajmniej takie nam pierwsze, co nam powiedziano. O ile w ogóle nam coś powiedziano, bo nikt tutaj na razie nic nie wiedział, teraz jestem tu. Zdarzył się rozpierdziel, jak widzieliśmy, i niby nic nie wiadomo, no nie? Oczywiście możemy spróbować użyć radia, tak jak on nas poprosił, i zawołać pomoc, czy coś w tym stylu. Ogólnie naukowcy przynajmniej myślą, że my przyszliśmy tutaj po to, żeby ich uratować. My do końca nie wiedzieliśmy, jak widzieliśmy, jaki jest cel tej misji w 100%. Ponieważ na Black Mesa, jak wiemy, wydarzył się pewien wypadek podczas eksperymentu i wszystko szlak trafił. These crab creatures have a unique parasitic strategy, don't you think? Have you ever seen such a magnificent species? These crabs can completely control their host's nervous system. Can you imagine what the next stage of mutation looks like? Tak, te kraby to coś podobnego jak w Alienie. Jak widzimy, wchodzą na łeb i kurde, zaczynają kontrolować tym razem człowieka. A więc jest to taki kompleks badawczy nad różnymi dziwactwami, jak widać. Szukamy radia. Znaleźliśmy to, co najważniejsze, czyli zbroję. Nie wiem, czy jestem w stanie ci pomóc, kolego, bo nie mam... Bo nie mam broni. See, now we have a better chance if we stay together. Okej, jeden się chyba do mnie dołącza. W ogóle tu miałem szukać radia. Dla mnie tutaj to wszystko wygląda jak radio. No koleś musi na razie ze mną iść, bo nie mam broni. Okay, Shepherd, I see you found your power vest. That should keep you safe out there. See, now I've heard rumors that you troops may not actually be here to rescue us. Just don't forget about us out there, alrighty? Okay, I'll let you through now. On już słyszał plotkę o tym, że możliwe, że nie przyszliśmy tutaj po to, żeby ratować. Albo ratować ich. Good luck, sir. No dzięki, ale przydałoby się... Ja tu idę cały czas po radio, tak? Co to jest? Ok,
okej, zawsze coś. Kurde, to chyba muszę przeskoczyć. A może rozwalę. W ogóle jakiegoś quick save'a może zrobię. Boję się, że mnie to zabije natychmiast, no nie? Pasowałoby to w sumie. Albo inaczej. Jeszcze. To jest jakoś tak poustawiane, nie? Może da się to przesunąć. Latarka? Ja nie wiem, czy mam. No stara gierka, stara. No chociaż to bieganie jest pocieszne. Okej, coś znalazłem, leczonko. Nie otworzysz? Spoko. Leczonko. Dajcie jakiegoś gnata najlepiej, kurde. Jak widzimy, chyba niewielu tych żołnierzy przeżyło. Jak na razie chyba tylko ja. Ale co, nie mieli broni? Czy zabrali? Oni im zabrali, czy co? Niby jest dno, ale chyba... O, nawet leży jeden kolega. Chyba będziemy tam później. Ale lepiej nie teraz. Okej, lepiej. Szczerze mówiąc, wolałbym latarkę, taką spoko jakąś. Gdzieś tu będzie jakaś broń na pewno. Tam nie przejdę. Warto się rozejrzeć, może coś będzie leżało. Że tam coś leży właśnie. Nawet widać. No to też jest opcja, że... O, może górą? Nie no, obrywam strasznie. O Jezus, kurde. Dziwne, że dźwięku nie wydaje, kiedy obrywam. Spadło mi o połowę życia aż. No tam właśnie leżały jakieś apteczki, no trudno. Kurde, mało życia mam.
Ale mogę się cofnąć, tam była apteczka, muszę się cofnąć, czekać. O, gówno dała. Spodziewałem się tego. Miałem to właśnie dlatego już przygotowane, żeby to powiedzieć. O kurde, zjebałem, nie? Dotknąłem tego i... No ale trudno, musimy sobie poradzić. Ja specjalnie nie sejwuję jeszcze dlatego, bo może zaraz zginę. Nie robię quick save'a. Kurwa. Jest napisane high voltage. Okej. Jest pistolet. Trzeba wyłączyć napięcie. Tylko nie wiem jak. No tam jest pistolet, nie? Tu można wejść chyba. Jak tam fa... W ogóle koleś, co? Zrobiłeś? Znaczy on zrobił dokładnie to samo co ja, nie? Dotknął tego. Nieważne, że napierdala piorun wręcz w ten płot i jest jeszcze dwa znaki są, nie? Nieważne. Może tu gdzieś się to da wyłączyć? Kurwa, przecież ja tu zginę. Spoko, zaraz się chyba cofniemy trochę, ale będę miał więcej życia, bo nie dotknę tych... tego, czego nie powinienem. Może to rozwalę. Chyba nie. Co ja mam tu zrobić? Już nie przejdę, że zobacz jaki kurwa piorun jest. Chyba, że górą. O! No. Dobra, gdzie jestem? No i mam 98 życia, nie? Nie dotknąłem tego kurwa tu. Nie można iść. Trafić. O, trochę lepiej. Tu jest zapis. Hello, Mr. Soldier, sir. Cześć. Hello, soldier, sir. Soldier, sir. I tam, tu jest pistolet, nie? Pistolet by się przydał. O, rozwalę to. Okej, ale to nic nie da chyba. Jak nie? Przecież jest kurde. Skrzyneczki trzeba rozwalać. No pięknie, jest 100 życia. No dobra, ale i tak mam iść tędy, nie? Naboje zebrałem jakieś. Chyba górą. Albo przebiec teraz, no nie? Tak po prostu, no bo trudno, masz trochę życia stracić, ale chuj, nie? Może sobie tu jeszcze zapiszę. Ale to wpierdala życia. Crouch jumpa próbowałem, ale chyba nie. Ja to może mogę rozwalić. Nie wiem czy się opłaca, nie? Bo idę po ten pistolet cały czas, nie wiem. Chujowo, bo stracę życie, no ale mam pistolet.
parę naboi. Nie wiem, czy to się opłacało, nie? Nie wiem, czy, nie wiem, czy ja tu nie zginę przecież. Kurwa. Na chwilę przestało, na chwilę przestało. O, przestaje czasami, dobra. Wystarczyło cierpliwości. Ten koleś za szybko chodzi jak na to, żebyś miał być tu cierpliwy. Dobra, mam pistolet. Co teraz? Tu jeszcze albo trzeba coś zrobić, albo się trzeba wrócić, tam się coś wydarzyło. Zapomniałem, że to jeszcze trzeba laserowe, kurde, włączyć. Trochę bez sensu, moim zdaniem, ale chuj. Nie wystarczy, że masz taki celownik, to już nie będziesz trafiał tak, jak chcesz, nie? Teraz będziesz trafiał dopiero. Trochę bez sensu. Chyba o to chodzi, żeby się wrócić, no bo w końcu jak się wróciliśmy, to coś się wydarzyło. No nie. Tu chyba nie. Może jeszcze. Stamtąd przyszliśmy, tu są niby drzwi. Ale zamknięte. Można zejść... Nie, nie można chyba. Że tam niby jest jakaś droga, ale raczej nie o to chodzi. Tam jest jakaś droga, ale chyba nie o to będzie chodziło. Coś z tymi prądami chyba trzeba zrobić. Tu myślałem, żeby iść po tym, tu się dymi, nie? Może to da się rozwalić. Zapiszemy. Nie, on się po prostu dymił, by się rozwalił. Chciałem po tym właśnie przejść na górę, ale nie dam rady. Możliwe, że musimy tam iść. Czy tam są jakieś drzwi jeszcze? Kurwa, poraziło mnie. Chyba musimy tu iść. Tylko tu poszliśmy po broń. Jeszcze się upewnię szybko. Na szczęście on szybko biega, więc to nie będzie nigdy jakiś mega ból, żeby się wrócić gdzieś. Może tam tą, kurde, tą. Tam coś się może robi. Generator. Control, no jasne. Wziął gnata i spierdziela, nie? No.
Nareszcie. Tak jak mówiłem, gram pierwszy raz. Nie pozwolę wam za dużo patrzeć na to, jakbym się za długo gubił, ale nie wiem od razu, jaka jest droga. Tu można zejść. Jest radio. Okej, trochę byś przeżyło i wzywają mnie do siebie. Więc się nie wycofują. I powiedzieli, żebym spróbował do nich dotrzeć po prostu. Może jakieś naboje będą. O! O wilku mowa. Ale na tym sobie zakończymy pierwszy odcinek. W takim razie Half-Life Opposing Force. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną miło czas. Nie wiem, czy znacie to. Jak nie, no to może poznacie razem ze mną. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.